wsiadając do urządzenia, powinniśmy zastosować trzy punkty podparcia. Czyli tutaj. Następnie po zajęciu miejsca obowiązkowo zapinamy pas bezpieczeństwa. Dopiero wtedy możemy rozpoczynać jazdę. Uruchamiamy urządzenie. Zanim rozpoczniemy jazdę, ustawiamy widły do pozycji transportowej, czyli unosimy sobie je na około 30 cm i nachylamy delikatnie na siebie. Jeżeli widły mamy już ustawione, możemy rozpoczynać manewr. Aby rozpocząć jazdę, zwalniamy sobie hamulec postojowy i rozpoczynamy jazdę do przodu. Po zakończeniu jazdy ważne jest to, żeby odłożyć widły tak, aby żeby całą płaszczyzną przylegały do podłoża. Zwiększa to oczywiście bezpieczeństwo oraz pozostawić urządzenie na biegu luzem oraz na hamulcu ręcznym. Możemy zgasić urządzenie, odpinamy pas i ważne jest to, żeby w dobry sposób z tego urządzenia wysiąść, czyli wysiadamy zawsze tyłem, również stosując trzy punkty podparcia. Nie wolno łapać przede wszystkim za kierownicę, tak? Nie wolno wychodzić z urządzenia przodem.